tutaj nagrywasz. Trzeba było nagrać na zewnątrz. Czekam na ciebie już 5 minut. Dobrze, ale jest jedna rzecz. Właśnie spotkałem kolegę z warsztatu, z którym razem robiłem migacze do traktorów. Chcę ci powiedzieć, że to nie jest dla mnie w ogóle zaskoczenie, że w Szczecinie spotkałeś kolegę. Dobra, zaraz się widzisz. Poczekaj, spokojnie. Przyjedzie gdzie? Driver mandaryna i wtedy ten. Będziemy jechać dalej z tematem. Gdzie? Ty dzisiaj nie masz wolnego, panie. Nie mów mi nawet, że jesteś zajęty robotą. Nie. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Witam serdecznie z przepięknego Szczecina, jeżeli tak można nazwać. W tle Wały Chrobrego, coś pięknego. To już powiedziałem, ale nie chciałem się powtarzać, że Szczecin jest piękny. Coś dla każdego szczecinianina jest miejscem wyjątkowym. Na pewno słyszeliście o Dniach Morza, które się tutaj odbywają. O Daru Młodzieży, który tutaj przypływa, jest też właśnie... Całe to nabrzeże jest zapełnione jachtami, żaglowcami, ogromnymi statkami i tak dalej. W oddali widać akurat Stocznię Szczecińską. Też. Musisz pokazać palcem, na, tak wjechać w kamerę. O! O, dokładnie tam. Dobra. Dokładnie tam widać całą tą stocznię. Jeszcze jest jedna z największych suwnic, która była w Polsce, bo tej. Kiedyś akurat mieszkając w Szczecinie. Moim sąsiadem był dyrektor Stoczni Szczecińskiej, więc troszeczkę więcej wiedziałem na ten temat. Ale za młodu, tu, na tych jak gdyby skarpach, zawsze, właśnie jak były dni morza, tutaj były pokazy, bo mamy Wyspę Pucką. Tutaj po drugiej stronie, wy tego nie widzicie. W tym sfokusowałem momencie... kamerę na ciebie, żeby będzie lepiej słychać. A, okej. Okay. Jest Wyspa Pucka, z której były zawsze puszczane z barek i tak dalej, były puszczane właśnie fajerwerki na sam koniec, były koncerty tutaj, wiadomo, Maryla Rodowicz i tak dalej, tego typu. To wszystko było wyłączone z ruchu, tak jak teraz jeżdżą samochody, to wszystko było wyłączone z ruchu i te statki właśnie te ogromne, które przepływały, te barki, potem były pokazy różnych właśnie tam gaśniczych tych i tak dalej, więc naprawdę niesamowite miejsce i plus do tego jeszcze potem z góry zobaczymy sobie drugą stronę Odry właśnie i tam, gdzie są jeszcze te stare żurawie, które się zachowały, bo one w nocy właśnie bardzo ładnie świecą. Pięknie. O. Kochasz swoje miasto, co? Bardzo. Nie, naprawdę wiele przepięknych wspomnień jest stąd. No i mówię, to Wały Chrobrego, Muzeum Narodowe, Akademia Morska i tam jest Zamek Książąt Pomorskich, więc całość tutaj można sobie spokojnie przejść spacerkiem. Są małe restauracyjki, kafejki, zawsze po dwóch stronach są takie bardziej pijalnie, jakieś, bym powiedział, regionalne piwa, steki i tak dalej, i tak dalej. No mówię, dwie restauracje akurat takich tych, a teraz pójdziemy sobie właśnie na... Gdzie? Fontannę, bo tutaj na dole jest fontanna, jest taras przed muzeum i tam zobaczymy tą drugą stronę, jak gdyby... O teraz nawet jakbyś pokazał żurawie, jak są podświetlane właśnie. Ole! Pięknie! No, potem... Takie neony. No, one nie są duże, one są malutkie. Właśnie na tej tutaj Wyspie Puckiej i wcześniej też były Wesołe Miasteczko robione i jeden w lato jest też takie przeogromne koło. To takie, że tak powiem, diabelskie koło. Diabelski młyn. Diabelski młyn. Tu, po drugiej stronie na Wyspie Puckiej, w końcu, że tak powiem, miasto Szczecin zrobiło też taką plażę. Oczywiście, no, w Odrze ciężko by było popływać, no bo to nie jest morze, mimo że do morza jesteśmy w linii prostej blisko,
ale zrobili namiastkę takiego typowego morza, więc stąd można sobie stateczkę popłynąć wodolotem, pamiętam jeszcze kiedyś za młodu, gdzie on się unosi lekko nad ten. Niecała godzinka jesteś w Świnoujściu, potem Międzyzdroju i tak dalej. Coś pięknego. Idziemy na górę. Idziemy na taras. Nie wiem, czy kamera wyłapia czarne na czarnym. Jesteśmy ubrani na czarno. No tak, w ciągu dnia, wiesz co, też jest ładnie tutaj. Tylko chodziło mi bardziej właśnie o oświetlenie całego. Bo pewne iluminacje i tak dalej są teraz tylko nocą. No, w ciągu dnia jutro pojedziemy na jeszcze jedno dosyć znaczące miejsce. Bez krypto reklamy, że tak powiem. Do hotelu Radisson, gdzie jest kafe na 22 piętrze. Wtedy też będzie widać fajną panoramę Szczecina w ciągu dnia. I to są właśnie żurawie, symbol można powiedzieć. Muzeum Narodowe, tak jak powiedziałem, Akademia Morska. Czekaj, bo ci kamera złapa. Gdzie te żurawie? Żurawie? Nie podświetlone. Nie, no one zmieniają. Za chwilę będą. Pod nami jest fontanna też, którą nie wiem. Nie Dietrevi. Ta, no, prawie że. No wiesz, wiadomo, mamy okres zimowy. No nie, sumie, takiej nie pokażemy. No to, no, ale w lato na przykład, wiesz, ona fajnie cały czas, ten żurawie masz, proszę bardzo. No nie. Można, no. Trasa zamkowa, która też jest jednym właśnie z symboli, bo wiesz, przeprawy jak gdyby przez Odrę. Jest ich stosunkowo niewiele, bo żeby wjechać do Szczecina, to masz trzy właśnie opcje. Trasa zamkowa Wyszyńskiego, stara, i jeszcze potem jest tam przez Dziwoklicz, jak gdyby. No i teraz autostrada, ok, ale to już jest daleko. Notabene, nie wiem czy wiesz, ale w Szczecinie ktoś kiedyś zadał mi pytanie, ile jest rzek w Szczecinie? Szymon, jakby ci to powiedzieć, jest Odra. I chyba tyle. I poza Odrą jeszcze... Jakby chciałbym powiedzieć suchym żartem, że ospa, ale nie. Ta. Nie, skąd mam wiedzieć? No nie, ja mieszkałem w Szczecinie, nie było mi na geografii. Nie wiedziałem o tym. Kierowca autokaru, z którymi z reguły pozdrawiam, Tadeusz, pamiętam, tamem jeździliśmy, ty, a my. Jak sobie zobaczycie, to przepiękne podróże były, naprawdę niesamowite. I kiedyś zadał mi to samo pytanie, ja mówię, no Odra, mówię tam gdzieś, mówię Ergalnica, Parnica, mówię coś. Jest ich chyba w ogóle 7 czy 8. Ty. No, ogólnie jest to jak gdyby odnogi jakieś tam... A ile razy w życiu zadał ci pytanie, skąd jesteś, ze Szczecina? A, to nad morzem? Wiesz co, tak, ale nie zwracałem na to jakoś uwagi, nie liczyłem. Z reguły ludzie myślą, że Szczecin leży nad morzem. Nie, leży nad zalewem szczecińskim. Więc wiadomo, Odra, która tutaj właśnie płynie, potem rozchodzi się w cały ten zalew, jest jezioro jeszcze, jest jezioro Dąbie. Potem jest Zalew Szczeciński, Nowe Wartno po lewej stronie, po prawej stronie na wprost mamy wtedy Świnoujście, jak gdyby Międzyzdroje i tak dalej, Wyspę Wolin i wtedy można dopiero wypłynąć jak gdyby na pełne morze, tak to nazwijmy. No. Więc jedziemy dalej. O koszykówce będzie w tym odcinku kulis? Nie. W tym w ogóle nie będzie o koszykówce. Nie, sorry, nie, no będzie, no. Ale to za chwilę. To lecimy. Strzałowska. I stoi sobie pojedynczy budynek. Ładnie wjeżdżamy, nie dotyczy mieszkańców Strzałowska 38. Jedziemy donikąd, tak można a jednak dokądś. Proszę bardzo, jakie piękne bujaczki. Uciekłeś. Siadamy z samochodu? Tak, na momencik sobie wysiądziemy, tak tylko powiem. Bo nie wiem, czy ciocia jest, bo ona tutaj teraz... No nie będziemy do cioci wchodzić, jest 20:30. Nie, nawet widzę, że jest ciemno. Drodzy kibice, ja nie wiem, gdzie Szymon mnie prowadzi. Kazał filmować ten budynek. Znaczy poprosił. Wszystko jest odnowione. Szymon, sfilmowałem budynek, jak prosiłeś? Cieszę się niezmiernie. To jest akurat tutaj, na pierwszym piętrze. Ale mieszkała moja babcia z dziadkiem i mój tata, Mirosław. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać, wiesz? Może podejdźmy bliżej światła. No, możemy podejść bliżej światła.
wiesz, robimy też te kulisy troszeczkę po ciemku, powiem wam szczerze, ze względu też na to, że więcej i łatwiej nam jest dzisiaj podróżować. No tak, no, dzień przyjazdu, meczu raczej nie mówiliśmy. Tam u góry jest jak gdyby takie wzniesienie, tak? I tam jest domek mojego dziadka. To jeszcze nie jest ten domek, to jest garaż. Tam no, musieliby... Nie, kamera nie złapie tego niestety. Nie, to musielibyśmy podejść i tak dalej, wiesz, ale jest i tak ciemno. Pamiętam, Puszek był zawsze, pies mojego dziadka, 21 lat miał, 22. Na samym końcu już wiadomo, ślepy i tak dalej, ale tutaj spędzałem bardzo często właśnie wakacje. To które okno? Dokładnie tutaj jest kuchnia, gdzie jest antena satelitarna. Kuchnia, duży pokój, te dwa okna i sypialnia, tak to nazwijmy. I to było właśnie to, gdzie u dziadek zawsze właśnie w tym okienku siadał sobie, odpalał te poznańskie takie bez filtra, co nie, miał swój stoliczek, ewentualnie właśnie dziadek Maniek szedł właśnie do domku i tam miał, uprawiał zawsze to ziemniaczki, marchewkę i tak dalej, miał króliki, kury, no wiesz, ale no to... Tak było. To są te właśnie dziecinne lata, gdzie one się wspomina, przecież widać, na pewno będzie widać. Po tych murach, tutaj takich murów, że tak powiem, które oddzielały, tak, no bo to są skarpy, tak, więc one jak gdyby oddzielały pewne jakby można powiedzieć bloki, tak, czy miejsce, gdzie tutaj się bawiliśmy, pamiętam, z chłopakami na tych drzewach, żeśmy liny i tak dalej, żeśmy na tych linach sobie się bujali, po tej cegle, żeśmy po tych murach chodzili i tak dalej, no coś niesamowitego, naprawdę. Trochę się zmieniło, bo wiem, czego tutaj brakuje, ale już nie będę wam mówił. Kibice jeszcze pewnie nie widzą wokół kamery. To na pewno, ale mam jeszcze 7 minut wobec tego. Czego jest? Czego 7 minut? No bo jest 20:53, a ja wezmę tylko to i poświetlę, żebyście widzieli. Co jest? Dlaczego? To remonty może... Ale jak? No i niestety właśnie tak to wygląda. To jest skandal. No też. Do kogo piszemy w tej sprawie, Szymon? Zarządca chyba, do prezydenta. Operator obrazu, proszę bardzo, proszę podświetlić. Czekaj, o, tak żeby było widać. No, to były te pierwsze właśnie konstrukcje, które... Poczekaj, bo cię nie słychać będzie, ja muszę teraz cię złapać. No, to jest produkcja, mimo wszystko, pamiętaj, niskobudżetowa. Tak, poczekaj, podświetlimy. Widać, o, teraz, dobra, poczekaj, poprawię sobie czapunię. To jest boisko, na którym właśnie stawiałem pierwsze kroki, tak można powiedzieć, bo mieszkałem tutaj. A, ty już masz wszystko, cacy. Widać? No pewnie. Pierwsze kroki tutaj. Kiedyś była tutaj klepanka. Myśmy na początku, wiadomo jak to, dwa plecaki tu, dwa plecaki tam i z chłopakami żeśmy haratali w gałę. Ale później właśnie za bardzo nie chcieli zrobić tutaj boiska piłkarskiego, więc wymyślili nawet boisko do koszkówki w ogóle z takim, o, proszę, są 4-5 metrów, że tak powiem, wysokie siatki. I nie wierzę, że wam piłka ani razu nie przeleciała przez te siatki 4-5 metrów. Znaczy nie, jak graliśmy w kosza, to nie, ale później właśnie bardzo często chłopacy grali w piłkę nożną i za bramkę trzeba było trafić, że tak powiem, w ten słup metalowy, więc dlatego też napierdzielali jak, nie powiem ja, jak Ronaldo, czy jak Lewandowski, wiadomo, Szczuba walili i tak dalej wszystko. Więc tą siatkę musieli tam potem wzmacniać, potem właśnie był problem. No bo tutaj, że ludzie też mieszkają, tak? I może tego to nie... całkiem blisko. Dokładnie to całkiem blisko. Piętrze, na trzecim piętrze, dokładnie tam, gdzie nie świeci się światło, to jest moje
mieszkanie właśnie rodzinne, w którym tutaj spędziłem... No gdzie? Bo czekaj, bo to przecież dawaj palec. Tak? Czekaj, bo na razie to tutaj jesteśmy piękni i młodzi. Piękni i młodzi, okej. Okay. Proszę bardzo. Dwa rządki są, poczekaj. O, tak tutaj, dobra. Czyli dokładnie tutaj, gdzie się światło nie świeci na trzecim piętrze, to jest mój balkon. Mojego domu rodzinnego. Gdzie właśnie z rodzicami, więc mama czy tata, jak wychodzili, to oni wiedzieli dokładnie, gdzie jest. Nie, możesz, będzie okay. Gdzie jest Syncio, bo Syncio spędzał tutaj praktycznie cały czas. I tylko było właśnie Szymon na obiad! Szymon do domu. Czy tutaj był pierwszy dunk w twoim życiu? Wiesz co, nie. Dunk pierwszy był w szkole podstawowej numer 6. Bo tylko, że z pomocą ściany, bo biegłem, odbijałem się jak gdyby od ściany, co nie? Bruce Lee Karate Mistrz. No i wtedy dopiero wsadzałem. To były takie pierwsze te, ale tutaj też wcześniej były takie dwa niziutkie kosze, w ogóle nie wiem kto to wymyślił, one nie były na 3,05 tak jak powinny być, tylko one tak były ze 2,60, 2,70. A ty miałeś już pewnie wtedy 2 metry? To ponad miałem 2 metry, więc żeśmy z chłopakami tutaj grali, ale no potem wiem, że tam pisaliśmy coś, tam poprosiliśmy rodziców właśnie, żeby powiedzieli, no okej, no wszystko cacy, ale po pierwsze te sklepanka, a po drugie te kosze, to nie wiem kto to wymyślił, jeżeli chodzi o, wiesz, o wysokość. No i postawili nam naprawdę, skąd mieli fundusze, jak tutaj w tamtych latach, żeby jeszcze z kostki o takiej burkowanej, więc to nie jest takie, jak się wywalisz, to jeszcze nie zostawało takiego śladu. Nie taki lany beton, tak? Taki lany beton lub czym gorzej, czasami tartan. Jest taki asfalt, nie, asfalt. A, taki, okej. Okay. No, z takimi kamyczkami jeszcze często. Jak się wywali, że tak powiem, okej, okay, on jest fajny, co nie? Ale rodzeni w latach 80. wiedzą, o czym mówimy. No, więc to jest to. No i tutaj właśnie spędziłem jak gdyby tą drugą część dzieciństwa, czyli ten wiek młodzieńczy do tam 18 roku życia, kiedy wyjechałem potem już za karierą sportową pierw do Starogardu Gdańskiego, a potem już za granicę. Myślałem, że powiesz, wyjechałem za chlebem za granicę, to by ładnie było. Za chlebem? Nie, no. Chleb to tak, tutaj... tak się mówiło kiedyś. No w sumie, wiesz, no tak, ale ja wtedy nie wiązałem tego jako, wiesz, za chlebem wyjechałem. Za chlebem to można by powiedzieć, że nie wiem... wyjechał mój wujek, jeden czy drugi, jeden na Śląsk, a drugi gdzieś tam w okolicy Zielonej Góry, tak, no bo tam akurat były jednostki wojskowe, to oni wyjechali typowo za chlebem, natomiast no ja bardziej liczyłem na przygodę związaną właśnie z koszkówką. Ot i pykło. No. Bo mówię, wczoraj chciałem przyjechać, ale wczoraj pojechaliśmy tam do babci Gini, byliśmy na Tługuta, byliśmy na Wałach Chrobrego. Aha. I dzisiaj mówię rano, mówię spokojnie, do ciebie podjadę. Wiem, że mama... No bo mama mówiła, ja czekam na telefon, siedzę na fotelu tam w pokoju. Bo mama ci powiedziała, tak. Że ja wczoraj... I telefon mam tego przy sobie. Mówię, no kurczę, 22 i ten Szymon nie dzwoni. To ja do niego zadzwonię. Dzwonię. Telefon mi mój nie odpowiada. Nie ma takiego numeru. O matko, jedyna. To masz źle wpisanego mnie? Nie mam dobrze wpisane, ale coś tego. Mama mi tam poknociła, bo oglądała tam. Ja już nic nie wiem w tym telefonie teraz. Tam mama, wiesz, tego tu masz, mamo, tego tu masz, to nie tego. Dobra. Ela mówi, mamo, tu masz też. Dobra, już wiem wszystko, mówię. No zaraz zobaczę, czy masz dobrze wpisany numer. Nie, no to spoko, siedź. Nie, przypuszczam, że mama mi wpisywała, to chyba dobrze. Wydaje mi się, że dobrze. No posłuchaj, no ja dzwoniłem do ciebie przed chwilą, więc ja do ciebie numer mam. No to odebrałam od razu. No tak, a pokazał się Szymon, czy nie widziałaś? Tak, widziałam, Szymon pokazała. No to czyli, jest okej. Okay. Tak. No i zależy mi właśnie na tym, bo my dzisiaj gramy w Szczecinie Mecz. Ale ze względu na to, że jest ta cała pandemia, to wszystko, to tak. Po prostu nie będę cię zabierał na mecz, bo mamy nie ma, tata, odpuścimy sobie. Nawet bym nie poszła, bo ciężko mi z tymi, no tak jakoś słabo chodzę. Jestem taka słaba. Mówię, o Jezu, bo się przewrócę. Aha, a ten balkonik? Nie chciałam tego. Nie? Jakoś mi było, mówię, nie, od daleka jeszcze gorzej by się chodziło. Ja z kimś idę bardzo dobrze, ale laseczkę, mam laskę z laseczką, ja wychodzę sobie na spacer, sama. Sama?
sama wychodzę. Tu idę na most, mhm. jest most 9 maja, mhm. tam przejdę rzeką, przejdę do Piastów, nie, do Piastów, no. Tamtym tą, tym parkiem, no. Ala Park, no. Babcia ogląda twoje mecze? Sam? Babcia ogląda mecze? Powiem tak, jak jest możliwość, jak jest właśnie mama, ciocia, mówię rzadziej, ale w szczególności mama, to jak mają tylko możliwość oglądania, to jak najbardziej. To jeszcze oglądają, rozpoznaje, czy tam słucha, mówię, jak jest jakakolwiek możliwość. Ja rozpoznaję wszystkie przecież. Nie, chodzi o to, czy oglądasz mecze, bo pytanie było, czy oglądasz spotkania, no mówię, jak jest możliwość. To z mamą to no, tak, mamą, to no. Bo na przykład jak była u Natalii, bo Natalia też odbiera ciebie tam. Aha, okej. No, remont ma teraz. A. Natalka ma remont. A teraz ci, co robią remont, to wiesz, przyjdzie cię tego raz, później czekasz, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Przypominam panom fachowcom, że tutaj babcia 97 lat chciałaby, że tak powiem, oglądać wnusia, ale jest remont. To zróbcie to szybciej. No, Natalia mi pokupowała te kredki, te książeczki. Kredki właśnie od tej. I maluje, i pisze. Proszę, cały zestaw. Babciu tego. I później mnie sprawdza. Sprawdza cię. No, a tutaj nie ma. Przedszkolak jesteś. Nie. Plecaczek masz. Nie, babcia. Kredki też. Tego. Wczoraj była. Mamo, babciu, co namalowałaś? Mówię, myszkę na pomalowała. Dobra. Bo musisz coś robić. Później już. Ale czujesz się dobrze? Dobrze. Niczego ci nie brakuje? Witaminy, minerały, coś, nie wiem, jakieś no lekarstwa? Tak. No, wykupiłam teraz dopiero. No ja się pytam, czy czegoś ci brakuje? Takie witaminy mi mama kupowała już, te witamina A. Witamina A? Tak. To krem z witaminą A jest. Witamina C, witamina D. Witamina D. D, tak. Dobrze. Tak, D. Dobra, to ja zadzwonię do cioci. Bo ja muszę tego tam witaminy, bo mi lekarz powiedział, że muszę witaminy brać. No tak. No bo wiesz, miałam takie zawroty, że już, a zresztą wiesz, że się przewracałam. No. Później mi to przeszło, wszystko było ok, i znów nastąpiło. Aha, no i widzisz. Krosnącika? Dziękuję, ja bym już, wiesz. To ja jednego sobie zjem, a jeden to jest z truskawką. A z truskawką? No. Chcesz pół? Pół. Babcia powiedziała, że jesteś bardzo miłym chłopcem. Bardzo dziękuję. Wszystko się zgadza. Babcia, rocznik 1925. 97 mówiłeś, no to 97, tak, piąty. Teraz będzie miała w marcu urodziny. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że babcia urodzona i pochodzi z Radziejowa. Więc to jest dla mnie coś niesamowitego. Jako wiesz, jako patrząc na babcię. Sprawna. Oczywiście tam bierze jakieś leki i tak dalej. Teraz ostatnio właśnie coś, co przed chwilą mi też powiedziała, że jakieś tam leki jej podrażały, cokolwiek. Więc to jest taki mój apel, że tak powiem, wytniesz, nie wytniesz. Ale to jest mój apel, że ci ludzie, którzy są, że tak powiem, już wiekowi, tak to nazwijmy, bo nie chciałbym generalizować, że od, tylko wiekowi, czemu oni muszą za cokolwiek płacić? Oni już chyba, że tak powiem, dla tego kraju wystarczająco dużo zrobili, więc sobie niech spokojnie, że tak powiem, żyją w zdrowiu, w szczęściu, bo uśmiech, że tak powiem, można powiedzieć, tej osoby dla mnie jest tak ważny, że to jest coś niesamowitego. I babcia tutaj właśnie mówiła, że zawsze idzie sobie, przejdzie sobie niby parkiem, tak? Niby parka, tam cztery drzewa na krzyż, ale to jest niby park. No i wiecie, Radejko sobie leci, babcia sobie pokoloruje. Właśnie mówiła teraz, że wcześniej krzyżówki rozwiązywała, poczyta sobie książkę. No i teraz fajnie,
Fajnie by było znaleźć jakąś książkę może, taką, no wiadomo, nie wiem, o elektromobilności, czy jakąkolwiek, ale elektromobilności. Mówię, wiesz, fachowo, tak, czy nie wiem, o fizyce kwantowej, tylko jakąś taką książkę, którą mogłaby babcia sobie poczytać, ale rok wydania właśnie 1925. Ciekawy jestem, czy znajdziemy. Pewnie, że znajdziemy. Patrz, to jest szybka piłka. Drodzy Państwo, mamy apel. Jeżeli ktoś ma książkę z 1925 roku, no to czekamy. Tak, jak najbardziej. Będę bardzo wdzięczny, tylko mówię, żeby to były ewentualnie jakieś takie opowiadania, coś tego typu, tak? Bo mówię, no, o fizyce kwantowej, czy o, nie mam pojęcia, że tak powiem, o astronautyce, która wtedy może kulała, tak? Albo astrofizyka, cokolwiek. To może babcia niezbyt chętnie poczyta, ale na pewno jakieś właśnie wierszyki, cokolwiek. Będę bardzo wdzięczny. Pięknie. Gdzie jedziemy, Szymon? Jedziemy teraz do mojej szkoły. Mamy dosłownie jakieś pół godzinki na to. Jedziemy do szkoły. Właśnie muszę zadzwonić do taty, czy ma klucze. Jedziemy do szkoły tam, gdzie mój tata jest nadal nauczycielem, a ja zdobywałem mistrzostwo Szczecina szkół licealnych, o tak to nazwijmy, bo to było ponadgimnazjalne, czy jak to tam kiedyś. Była szkoła podstawowa i liceum techniczne. Właśnie, zawodów. Gimnazjum nie miałeś? Nie miałem gimnazjum. Nie było gimbazy, więc... Ja jestem mistrzostwem gimbazy. Gimbusy nie znaję, jak to mówią. Jedziemy tam, a potem pojedziemy na Twardowskiego, niedaleko, gdzie pierwsze kroki, jak gdyby właśnie w koszykówce zawodowej, tam zresztą kiedyś Pogoń Szczecin, później PKK Szczecin i tak dalej, czy SKK Szczecin, jak to tam się nazywało, na Twardowskiego rozgrywało właśnie swoje pierwsze spotkania ekstraklasowe i pamiętam wtedy, jak zbudowali tą halę, to położyli nam parkiet, nowy jakiś parkiet, naprawdę. I jak przyjechałem, taki wiesz, młody ten, i mówię, ale fajny park i tak dalej, czemu takie żebrowa? A pan powiedział, że właśnie to jest najnowszy parkiet w ogóle, jesteśmy, nie, w Polsce. Aj. Że jesteśmy pierwszą halą, która będzie miała ten parkiet i to jest taki pionierski projekt, tak? I nie powiem, że do dziś dnia się trzyma. No zaraz go zobaczymy. No. Taka furta cmentarna. O, weź. Słuchaj, na pewno ta furtka to jest czyjaś praca dyplomowa, tak to nazwijmy. 100%. Więc żeby nie było. To jest ta halka, na której zdobywałem właśnie mistrzostwo i tutaj grałem właśnie, chodząc do liceum zawodowego. Zresztą technik, monter, elektronik, urządzenia elektryczne i elektroniczne, taka specjalizacja. I zostało Ci do dzisiaj. No tak, no lubię no. Pokombinować coś. Nie wiem, czy widzicie wielkość, że tak powiem, tego obiektu, ale my na szybko teraz zmierzymy to w krokach. Nie wiem, czy kamera Cię łapała, ale chyba tak. No, jeszcze 20, raz? 10 na? 10 na 20, powiedzmy 19 tam było, ale no to te kroki może nie są miarodajne, ale zrobimy pauzę, obejdziemy obieg dookoła, może coś zobaczymy. Ty pchnięcie kulą. Gdzie było pchnięcie kulą? Tu żeśmy robili mniej więcej i na tym były sprawdziany z pchnięcia kulą. Ile pchnąłeś kulą? Ja jestem pod
potrójnym, że tak powiem, 3 lata z rzędu mistrzem Szczecina i województwa w pchnięciu kulą. No to pytam o wynik. Na nie chwilę, bo ostatnio mamusia przesłała mi dyplom. Proszę bardzo. Musisz do góry podnieść. O, widzisz. Nie wiem, czy kamera złapie. 11 metrów 97 cm. 99 rok, Szymon miał lat. 90. Który mówisz? Był? 9. 19. 90... Nie, no jak? 17 lat. A ty jesteś 8,2. Ja cię patrz, postarzałem cię. Mhm. Właśnie o to mi chodziło. Tu musiałbyś zobaczyć, zobacz. No nie ma szans tego dojrzeć przecież. O, no dobra, widzimy, no. Jak, jeżeli sobie zwiększysz, to tam właśnie jest koszykówka w Zespole Szkół Łączności. Tam jest wywiad z moim tatą, potem jestem ja na dole jako reprezentant dla Zespołu Szkół Łączności za zajęcie drugiego miejsca w Mistrzostwach Szczecina w koszykówce, na pierwsze miejsce, za trzecie miejsce. I tutaj właśnie jeden z tych jest za pierwsze miejsce, potem tam jest ta nasza drużyna po lewej stronie. Może mi się uda troszeczkę lepiej zrobić? Nie, myślę, że będzie ok, wiesz? No. Myślę, że będzie ok, ale zrób dla pewności. Aha. No to tak kurczę się odbija ta książka. To znaczy, wiesz co, myślę, że jak ogarnęliśmy to pod światło, to... O. No albo najwyżej, słuchaj, poprosisz tatę, żeby zrobił, przecież materiał nie idzie od razu po meczu. No tak. Ale to są właśnie góry mojej szkoły. Większość właśnie tutaj rzeczy, która była na przykład tablica świetlna z wynikiem, to też była praca dyplomowa chłopaków. Zresztą właśnie tutaj na warsztatach spotkałem wczoraj, jak ty czekałeś w hotelu na mnie, to spotkałem kolegę, który mnie rozpoznał i się właśnie mnie zapytał, czy go poznaję i tak dalej. No przepraszam bardzo, no trochę lat minęło. Może ja za bardzo się nie zmieniłem dalej. No łysy jestem, tylko wzrostowo podobny. I razem mówi, pamiętasz jak robiliśmy właśnie te migacze do traktorów i po tym pamiętam doskonale właśnie. I siedział szeryf właśnie i sprawdzał te migacze. I jak zrobiłeś tam 10, to na przykład no to tam była trójka, co nie? Zrobiłeś 15, no to było 4, 20 i tak dalej. Nie powiem, dało się to ogarnąć, no ale trzeba było się skupić na tym. Ale dzięki temu przynajmniej do dzisiaj wiem rezystory, tranzystory, półprzewodniki, przewodniki i tak dalej, jak się lutuje. Przynajmniej no, człowiek wiesz, coś wyciągał wtedy z tej szkoły. No bo dzisiaj to najchętniej to wszyscy by chcieliby, żeby to było robione dla nich. A w szczególności, że tak powiem, przez jakieś aplikacje, więc. Sam spróbuj, że tak powiem, tą furtkę pchnąć. Nie tak źle. Ale jakiś, zobacz, to jest fuszerka, no jest nas tym, na dole się nie spina. Panie, ale to płytki chodzi. 30 lat. No nie mów, że to jest ta sama, co była wtedy. To jest dokładnie ciągle ta sama. Okay. Myślisz, że tutaj się zmieniają furtki co kilka dni? Nie wiem, bo co kilka dni nie. Co kilka dni, co kilka lat? Nie, no co. Lecimy dalej. Lecimy dalej na halę. Furą taty Mirosława. Prowadź. Dzisiejszy dzień sponsoruje Ministerstwo Edukacji. Tak, ale regionu zachodniopomorskiego. Dobrze. Jedna z najstarszych hal w Szczecinie to był WDS. Wojewódzki Dom Sportu, potem był SDS, Szczeciński Dom Sportu i tak dalej. Więc trzeba było wybudować nowy obiekt. I wybudowano, tak troszeczkę dalej musimy iść, bo się świeci nam słońce. Ale ja już łapię, wszystko widać. Morski Klub Sportowy Pogoń. Bo tutaj ogólnie jesteśmy niedaleko stadionu Pogoni i całe te wszystkie tereny to jest dawnej, właśnie jak gdyby dawnej Pogoni, bo kiedyś Pogoń była jako tak jak Barcelona, czyli piłka nożna, piłka ręczna. Wielosekcyjny klub. Wielosekcyjny klub.
I do tego właśnie też była koszkówka, ale potem zaczęły się robić rozłamy, więc idziemy tutaj, no nie powiem, szacun dla tego, który to wyklejał tymi kafeleczkami. Nie, to hit. A my wejdziemy do środka? Zobaczymy, wiesz. Mam nadzieję. Widzisz? Zobacz, no, co widzę? Przez ten, przez... Ale... Musisz jeszcze ją przybliżyć. Jest, już widać. Trochę niebieskiej... Nie, trochę niebieskiej trybuny i kawałek parkietu. No, za dużo nie widać. Za dużo nie widać. Tak widać, tak widać. Tutaj grał Szczecin swoje mecze, jak nie mieli Netto Areny? Tak, no nie no, Netto Arena to jest, wiesz... Nie, nie, pytam, nie, te, nie 20 lat temu, tylko pytam teraz, jak była pandemia i tak, był szpital to... zrobiony. Tak. Przejdziemy. Poradnia medycyny sportowej, biuro Mosin, hala. O. Tak trochę wjeżdżamy zupełnie na dzikusa, w sumie jak powinniśmy mieć jakieś... Zezwolenie, zaświadczenie, przyzwolenie, dokument potwierdzający. Zdobywałem, że tak powiem, na tej hali mistrza Polski w koszkówce dla tego miasta, więc wydaje mi się, że z szacunkiem i tak dalej, jak najbardziej byśmy to zrobili. Ale z drugiej strony, no chyba jestem u siebie. Przepraszam, że mam ręce w kieszeni, bo jest dosyć chłodno. A no... Rześko jest. Rześko, tak. Słoneczko, że tak powiem, świeci. Przyjemnie. Cieszą się wszystkie dzieci. Nie ma nikogo, Szymon. Nie ma niestety nikogo. Boiska piłkarskie, pogoni. No niestety, chciałem wam pokazać, ale jak coś, to sobie może gdzieś, Michał, znajdziesz... Po prostu puścimy tutaj w rogu ekranu kawałek meczu Kinga Szczecin, jak przegrywali z Legią Warszawa ćwierćfinały tamtego sezonu i to jest to. Nasz klient, nasz pan. Proszę bardzo. Czy my wracamy do hotelu może, bo jakiś trening? Koszykówka? Coś? Tak. Będzie koszykówka? Będzie. 10:06, więc wracamy. Ta-da! Jest i on. Kontynuujemy spotkanie z Szymonem. Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Takie były kiedyś cykle, nie? O, dokładnie. Czy ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? No, to widział. Znaczy ostatnio cię nie widzieli na parkiecie na często, ale może to się dzisiaj zmieni. Oby. Bardzo też bym tego chciał. Szymon, czy... Mecze wyzwalają u ciebie jeszcze dreszcz emocji? Tak, nie tylko dreszcz. Ja mam takie dreszcze, że... Ale pytam poważnie. A ja cię poważnie odpowiadam. Jak podchodzi, znaczy nie, jak podchodzi do meczu gość, który ma rozegranych na koncie, ile ty masz meczów? Kilka tysięcy? Może tak by, nie, trzeba było, wiesz, policzyć, nie? Ale no tak na pewno jest. Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli nadal mnie to jara, nadal czuję taki, wiesz, skupienie, że muszę się skupić, wiesz, patrzę na przeciwników, co robią, jak robią, to czuję, że nadal mnie to jara i nadal to lubię. Nadal lubię, że tak powiem, być w tym kotle, tak to nazwijmy. Natomiast, sorry, ja będę sobie cały czas rozciągał. Ty sobie działaj. Natomiast, wiesz co, teraz troszeczkę spokojniej do tego podchodzę. Kiedyś naprawdę podchodziłem, to wiesz, człowiek myślał tu, jak to kurczę, wiesz, jak to jest, czemu, co, jak, wiesz, cały czas te nerwy gdzieś tam buzowały w środku. Natomiast teraz naprawdę podchodzę do tego o wiele bardziej spokojnie. Mogę sobie robić różnych ileś x rzeczy, które mnie nie dekoncentrują, nie deprymują, nie robią na mnie jakiegoś wrażenia. Jestem sobą i tyle, ale wychodzę, mecz się zaczyna, jestem w pełni skupiony, wiem dokładnie, co mam robić. Jedyne, co może się teraz zmieniło, to, że powiedzmy te kilkaset spotkań, czy kilka tysięcy spotkań temu, byłem bardziej mobilny. Teraz jestem mniej, ale za to bardziej doświadczony. No dobrze, a czy mecze takie jak dziś? Zwykły mecz ligowy, no. A mecz typu Puchar Polski, a mecz typu półfinał play-off. No to mimo wszystko jest różnica. Jest różnica, jak najbardziej, ale dzisiaj też nie zapominajmy, że gramy w Szczecinie. To jest moje rodzinne miasto. Miasto. Trochę pokazałeś się do miasta dzisiaj. No i wczoraj, i dzisiaj, no tak. Wiesz, i to jest to, że... Jednak, kurde, chciałby człowiek zagrać naprawdę tutaj fajny meczek, tak? Ale ja też sobie zdaję sprawę, że tutaj, że tak powiem, fataha też się, wiesz, przygotowuje, co nie? Bo oni zdają sobie sprawę dokładnie. Co można powiedzieć, trochę, nie o tyle co boli i tak dalej. Byłem chyba ze 2-3 razy bardzo blisko Szczecina.
ale za każdym razem coś było, że to trener, że to coś, że może nie do końca, że jesteś za stary. Takie tam pierdolamenty. Bym powiedział, jakoś do tego po prostu dziwnie oni podchodzili, mimo że wcześniej miałem taką ideę, żeby zakończyć karierę w Szczecinie. Dzisiaj jest zupełnie inny plan. O czym wy wszyscy wiecie, jaki jest plan.